Yo, witamy wszystkich bardzo serdecznie w trzecim dniu Los Angeles. Hello. Właśnie wybieramy się na śniadanko do restauracji Jack in the Box. Zobaczymy, co tam ciekawego serwują. Na co masz ochotę? Już mam dosyć hamburgerów, ale to mówiłam wczoraj. Ja bym tam zjadł, ja bym się nie obraził. Ja bym zjadła jakiegoś pancake'a amerykańskiego, ale chyba nie będzie tutaj pancake'a. A jakbyśmy zjedli fasolkę, jajko i boczek? Raczej nie będzie tutaj takiego czegoś, ale mam nadzieję, że będzie. Dobra, no to musimy na tym wyjeździe chociaż raz znaleźć taką restaurację, gdzie serwują takie... amerykańskim śniadaniem. Tak jest, dokładnie, wyjęłaś mi to z ust. Dobra, jestem mega głodny, więc idziemy, zobaczymy, co jest w środku. Są croissanty, jest burrito i takie muffiny odwrócone jak w McDonaldzie. Okej, ciekawe. Okej, ja sobie zamówiłem jakiegoś hamburgera z fryteczkami i takiego sticka. Co jest w nim w środku? Chyba też jajko, wiesz? Jajecznica chyba, tak. Justyna zamówiła sobie taką jajecznicę. Pankejki, nie wiem, to jest chyba placek ziemniaczany, a tu drugi. I bekon. Okay. I do tego syrop klonowy. No to co, smacznego ci życzę. Okej, wariaciki, szybka rekomendacja. Mój hamburger był przepyszny, miał 4 kotlety, każdy kotlet był przekładany serem. Nigdy nie jadam hamburgerów na śniadanie, ale jakbym tutaj mieszkał, to z pewnością bym zaczął. Także dla mnie petarda. Jeżeli chodzi jeszcze stosunek ceny do smaku, to 5 na 5 gwiazdek, bo mega tanio. Zapłaciliśmy ile? 15 baksów za 15... dwa śniadania? Tak. Co to jest? U mnie w śniadanku były pancake'i, takie malutkie, z syropem klonowym. Do tego bekon, jajecznica, dwa placki ziemniaczane, ale ich nie zjadłam. I kawunia. No i było dobre w miarę. Najbardziej mi smakowały pancake'i. Także było smacznie i tanio, że tak powiem, więc polecamy jak najbardziej Jack in the Box. Teraz, moi drodzy, lecimy na zdjęcia do takie przecudowne murale w kształcie... skrzydeł. Skrzydeł, tak, w kształcie skrzydeł. W Los Angeles są 3 różne skrzydła, albo 4. Postaramy się wszystkie zwiedzić i porobić jakieś fajne foteczki. Później jedziemy na tą przecudowną huśtawkę, gdzie widać całą panoramę Los Angeles. Także co, widzimy się na miejscu. Juu! Dobra, dotarliśmy do pierwszego punktu, ale powiem wam, że skrzydełek nie widać. Jest tylko cała różowa ściana, na której też sobie zrobimy zdjęcia. Wiele osób siedzi tutaj na murku i sobie cyka foteczki. My nie będziemy gorsi, zrobimy to samo. Z tyłu mamy taką fajną kawiarenkę. Carrera Cafe. Właśnie wziąłem sobie ice latte, bo jest mega gorąco. I tutaj też było inne graffiti, ale niestety zamalowali i zrobili coś takiego. Więc no, nie za ciekawe. Okej, udało nam się odnaleźć pierwsze skrzydełka. Jak widzicie, do takich graffiti jest zawsze kolejeczka. Tak one wyglądają. Jestem mega ciekawy, jak wyjdą fotki. Mam nadzieję, że spoko. W ogóle pokażę wam coś ciekawego. Tutaj jest cała taka jakby mini dzielnica, taki parking w muralach. Mega fajnie to wygląda wszystko. Widać, ktoś się tutaj napracował, żeby to wszystko namalować. Powiem wam, przekozacko. Myślę, że tutaj jakieś 3-4 zdjęcia można sobie cyknąć. Dopiero teraz skleiłem, że to wszystko jest ku pamięci Kobe Bryanta. Teraz co zmarł. Przecież jesteśmy w jego mieście. Tutaj Kobe Bryant z córką. Przecudowny gest. Cześć, Jake'a! Widzisz już huśtawkę, czy nie? Jeszcze nie. Do góry jak Janosik dawaj. Ja dziękuję. Co ona za trasę wybrała? Przecież to jest niemożliwe, żeby huśtawka była gdzieś tam. Mi się wydaje, że ona źle poszła. Mówię wam. Jeszcze trochę i na górę. Zamiast huśtawki znaleźliśmy pole do takiego golfa, gdzie się rzuca dyskami. Zobaczcie. Tutaj się staje. Elegancko. I rzucasz. A tam masz z przodu dołek. To akurat jest dołek chyba za 2 punkty. Więc coś mi się wydaje, że idziemy w dobrym kierunku. Udamy się gdzieś jeszcze tam, daleko, 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 tam są jacyś ludzie i zobaczymy, czy tam przypadkiem nie ma huśtawki. Masz? No tam jest. Gdzie? Na drugiej stronie? Tam gdzieś. Chyba zwariowałaś. Ja dziękuję. Dobra, idziemy. Słuchajcie. Musimy zejść teraz na dół, a później wejść tam, na sam szczyt, gdzieś tam wysoko.
Ja dziękuję, przecież to jest z 15 minut drogi. JJ, jakbym ci tutaj na tej gałęzi zamontował huśtawkę i ci zrobił zdjęcie? No. Będziesz miała z widokiem na trochę pola golfowego, raczej przepraszam, tenisowego, no w sumie i na ten do golfa, to coś. Super. Na ten dołek. Idziesz na to, czy musimy tam iść na samą górę? Biorąc pod uwagę to, że muszę tam wejść, to chyba się zgodzę na twoją propozycję. Jezu, tam jest cała ścieżka wydeptana, ja nie wiem jak my tam wyjdziemy. Jest takie strome. Widzisz to? Czekaj. Tak, tam są ludzie. Dwie osoby. Mamuniu. Nie no, tak simi krzakami to jeszcze nie chodziłem w Stanach. Tego jeszcze nie grali, dobra. Tutaj nie. Coś tam pobiegło, dobra, nieważne. Okej, okay, udało nam się wyjść. W końcu. Teraz tam, na samą górę. Trzeba pedałować. Ale ścieżka wydeptana, dużo osób tam widzę chodzi. Zobacz co się wydarzyło. W jakieś bagno wdepłem. Nie no, ten but jest przecież do wymiany. Ja pierdziele, cały mokry. Nie no, jest różnica straszna. Piękna skarpetka, nie? To się nie nadaje już, ja dziękuję. Jak tam idzie smerfy? Widać huśtawkę JJ-ka? Jeszcze nie. Jagoda, ty te buty zajedziesz pod tą górkę. Pierwszy dzień. Pierwszy dzień butów i będą wyglądały tak samo jak moje. JJ-ka, jak w Karpaczu, czy lepiej? Jagoda, co zrobisz Justynie, jak tam nie będzie huśtawki? Zrzucę ją stąd. Tak? Będzie się turlać. JJ-ka! Nie ma jej. Zaginęła. JJ-ka jest załamana. Misiu, co się stało? Tam jest huśtawka. Nie na tej górce? Nie żartuj sobie, po prostu nie... Nie żartuj sobie, nie wierzę. Weszliśmy na sam szczyt. A to nie z tej strony, a byliśmy tam. Jagoda, musisz dotrzymać teraz słowa. Co zrobisz z JJ-ką? Po piachu czy po trawie? No wybieraj. JJ. Wolę być sturlana niż schodzić. No to już widzę, jesteś zwinięta w kulkę, to dawaj na dół. No nic, schodzimy, jedziemy autem pod górkę i wchodzimy. To jest aż tam daleko. Bynajmniej mamy fajny widok na stadion Dodgersów tam w oddali. Ale to i tak nam nic nie dało. W sumie ta panorama LA też całkiem spoko wygląda. JJ-ka, gdybyś zrobiła lepszy research, to byś nam powiedziała, że tutaj jest parking. Można podjechać pod górkę, a tu można sobie, o, cyk, ładnie wejść, jak ten pan idzie. Justyna teraz będzie leciała z tej górki. Justyna, pamiętaj, że musisz jeszcze się sturlać, nie? No, niezła autostrada. Dobra mordeczki, zrobiliśmy sobie foteczki, dosyć nawet fajne wyszły, tylko mi bateria w aparacie pada i aparatem nie zdołałem zrobić, tylko zrobiliśmy niestety telefonem, więc jakoś będzie nieco słabsza, ale finalnie jestem zadowolony, że udało nam się tu dotrzeć, no i że spędziliśmy wspaniale czas. Teraz lecimy do hotelu i widzimy się na miejscu. JJ, wyglądasz jak dziecko wojny. Zostało przed tobą jeszcze tylko te urwisko. Jesteśmy na dole. No dawaj. Uważaj na węże. Nie wywróć mnie.
Ty, Billie Eilish, ale nie na mnie! O, zwariowała, dobra, go. Teraz nogę daj tutaj. Patrz, gdzie masz. Dobra, ja lecę, elo. Buty to do prania, ale wszyscy. Ma nowy bieżnik. No i nie chce iść? No nie. Pół metra bieżnika.